Za chwilę rozpocznie się koncert, jeszcze karnawałowy, koncert cykliczny pod nazwą Muzyka łączy pokolenia. Będziemy się starali dzisiejszego wieczoru udowodnić tezę, że muzyka może rzeczywiście połączyć ludzi i połączyć ludzi w różnym wieku. Będziemy się starali to udowodnić oczywiście od strony artystów, czyli od strony sceny. Wystąpią wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, zespoły taneczne, zespoły wokalne, począwszy od 5-6-latków, skończywszy na grupach licealnych, ale też zaproszeni goście związani z placówką. Między innymi wystąpi Schola Cantorum Lubartowiensis. To są 4 dziewczyny, które do tej pory śpiewają muzykę klasyczną, ale tym razem wystąpią w repertuarze takim bardziej, powiedzmy, popularnym. Oprócz tego wystąpi wokalna grupa męska, hurtownia, która już jest powszechnie znana w naszym mieście. Wykonają między innymi nieśmiertelny utwór Niemena Płonie Stodoła. I mamy także gościa specjalnego, panią Lidię Kotliński. Jest to Francuzka, od niedawna zamieszkała w Lubartowie. Skończyła konserwatorium paryskie, więc jest zawodową wokalistką. Bardzo jesteśmy ciekawi właśnie piosenek, które wykona, a wykona wspaniałe piosenki chyba najbardziej znanej francuskiej wokalistki, śpiewaczki Edith Piaf. Mamy też nadzieję, że koncert zostanie ciepło przyjęty przez publiczność, również wielopokoleniową, ponieważ staraliśmy się tak dobrać repertuar, żeby zaprezentować utwory naprawdę wartościowe, takie, powiedziałabym, ponadczasowe. Mam nadzieję, że to będzie to takie fajne przeżycie na koniec, na kończący się karnawał. Dzień dobry! Witamy Państwa na koncercie Muzyka łączy pokolenia. Bye.
Mamy repertuar na dzisiejszej imprezie bardzo różnorodny, począwszy od gospelu, w którym zaczynamy troszeczkę lepiej się czuć, po piosenkę polską, nawet nasza cudowna hurtownia specjalnie przygotowała piosenkę bułgarską, którą wykona nasz solista Bułgar Christo. Będziemy gościć też również niesamowitą kobietę Lizzie Kotliński, francuskę, która przepięknie zaśpiewa francuskie utwory z repertuaru Edith Piaf, jak również będziemy słuchać troszeczkę repertuaru karnawałowego, począwszy od Besame Mucho, skończywszy na przeboju Waka Waka w wykonaniu kwintetu. Będziemy starali się pokazać, że na scenie mogą zarówno stanąć dorośli mężczyźni, jak i malutki chłopczyk, który będzie im towarzyszył. Także ten tytuł Muzyka łączy pokolenia, mi się wydaje, że będzie pasował do całokształtu naszego koncertu. Jak wyglądały przygotowania? Przygotowania były bardzo burzliwe. Zresztą można zobaczyć tu po fryzurze, po wypiekach na policzkach. Dopiero skończyłam robić próbę na korytarzu. Młodzież zjechała do nas z całego powiatu, z Ostrowa Lubelskiego, z Kocka, z Firleja, oczywiście z Lubartowa. Lubią się między sobą spotykać, razem ze sobą śpiewać, ale próby były bardzo ciężkie, ale owocne. Mamy nadzieję odpukać, że na koncercie wszystko odbędzie się bezbłędnie, bez żadnych potknięć. Nie mogę leżeć, ja nie mogę spać, jak po wędące kamaszami stuka tylko noc, noc, noc. Błono światła, nocny reflektor, telek przeczesuje obu światło, to jak wiadomo przez nas. Ja stanę rano.
samego gwiazdy ożenia. Dobry wieczór. Nazywam się Lidii Kotliński, jestem francusko i niedużo mówię po polsku, ale mój mąż będzie próbował tłumaczyć. Tak, dla mnie. No, dimanche nous avons participé à la fête de la maison culturelle de Lubartów. Więc w niedzielę wzięliśmy udział w tym wydarzeniu, które było organizowane przez Młodzieżową Kultury w Lubartowie. Et j'ai chanté deux chansons d'Edith Piaf à la demande de la directrice. Więc idąc za prośbą pani dyrektor Domu Kultury, wykonałam dwie piosenki Edith Piaf. A tytuły? La vie en rose avec une accordéoniste d'ici, de cette maison culturelle. La vie en rose z akordeonistą panią Anią, która pracuje w Domu Kultury, tutaj. Et le second titre, Non, je ne regrette rien, avec Sébastien Picoubois. Tak? Taki drugą piosenkę, Non, je ne regrette rien. Przy akompaniamencie pana Sebastiana Pikuły na gitarze. Dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest?